Dzień dobry. Obsługa hotelowa. Panowie zamawiali budzenie. Mamy dziś 19 sierpnia, tak więc dalej jesteśmy na szlaku, poruszamy się przez step. Została nam ostatnia prosta do miejscowości Beltir. No i co, trafiliśmy na rzekę, potok. Będziemy przez niego się przeprawiać. No nie jest to oczywiście żadne wielkie zagrożenie. Musimy tylko zadbać o to, żeby się po prostu nie poślizgnąć. A po tak długim marszu przez suchy teren jest to na pewno miła odmiana. No i co ciekawe, spotkaliśmy przed chwilą pana, który jest tutaj pasterzem lokalnym. No i wspominał, że jeszcze wczoraj tego tutaj wody nie było. Tak więc najprawdopodobniej deszcz, który wczoraj wieczorem krążył w okolicy gór, a przed którym chcieliśmy się schować pod naszym schronieniem, zapewne spadł w górach, no i w tym momencie ten deszcz spływa właśnie tym korytem, przez które będziemy przechodzić. Tak więc ruszamy. Moment przeprawy był trudny, ale nie ze względu na wodę, tylko atmosferę panującą w zespole. Zamiast skupić się na priorytecie przetrwania, jakim w tym momencie była woda i uzupełnienie naszych manierek, popełniliśmy błąd, bo byliśmy pochłonięci zupełnie innymi myślami. Rano uświadomiliśmy sobie, że przyjęliśmy zbyt dużo założeń jak na jedną wyprawę. Uznaliśmy, że w toku tej konkretnej wyprawy z takim sprzętem audio-wideo, jaki był akurat przy nas, nie da się jednocześnie i maszerować, i robić zdjęć, i kręcić filmów, a jeszcze w dodatku używać improwizowanego sprzętu. Mając myśli pochłonięte tym wszystkim, z marną resztką zapasu wody ruszyliśmy w stronę rzek, które okazały się wyschnięte. Popełniliśmy błąd, którego mimo wielu problemów, jakie wystąpiły tego dnia akurat przy przeprawie przez ostatnią mokrą rzekę, no nie da się tego usprawiedliwić. To dowodzi, jak ważne jest ciągłe skupianie się na najważniejszych sprawach. Myśląc i gadając o 15 innych duperelach, umknęła nam ta najważniejsza kwestia. Szczegółowe wnioski i pełny opis tej przygody, którą tutaj dzisiaj na wideo prezentujemy Wam tylko w wąskim fragmencie, znajdziecie w naszym e-booku. Teraz przed nami pojawiło się wyzwanie marszu przez pustynny step, palony wyjątkowo mocnym tego dnia słońcem. A każde 200 metrów marszu bez cienia to była istna katorga. Miały być rzeki, miało być kilka. Była tylko jedna, została za nami już ładny kawałek drogi. Miała być woda, a nie ma wody. Tak więc do najbliższej rzeki, pewnej rzeki, 15 km. No a nam już całkiem solidnie zaschło w ustach. Ale zaraz ruszamy i idziemy dalej. Daliśmy się złapać we własne sidła własnej przygody. Nawigacja bez mapy i szczegółowego rozpoznania, nawigacja z pamięci, no to było super ambitne założenie, ale jednocześnie pułapka. A jak na złość trafił nam się wyjątkowo upalny i słoneczny dzień. Na tak trudnym terenowo i pogodowo odcinku wszelkie eksperymenty, na przykład z husanotrą, to było zużywanie bezcennego czasu i tym samym rezerw wody w naszych organizmach. To dobrze może wychodzi, ale na wyreżyserowanych programach telewizyjnych. Zadbaliśmy na szczęście o asekurację. Gdy stwierdziliśmy, że sytuacja staje się coraz groźniejsza, a ja poczułem, że zbyt mocno przegrzałem swój organizm, włączyliśmy GPS. Pozwoliło to zmienić plan działania. I zamiast 15 km na zachód do Beltir, ruszyliśmy 5 km na północ do dużej górskiej rzeki. Do końca dnia powstało się u rzeczy mało materiałów foto-wideo i mało komentarzy do kamery, bo nie było na to czasu.
Najważniejszą sprawą było ochłodzenie się i napojenie wysuszonych na pieprz organizmów. Trafiliśmy do naprawdę wyjątkowego miejsca. Po kilku dniach marsz przez step, po dniu walki z wyjątkowym upałem i temperaturą, poruszając się przez pofałdowaną kamienistą pustynię, znaleźliśmy się wreszcie przy lodowatej i potwornie głośnej górskiej rzece. Ulga i wytchnienie, których nie da się w żaden sposób opisać. Nadchodzącą noc spędziliśmy w obozie, który nazwany został magicznym. No i takim właśnie był. Aby dowiedzieć się, jakie przygody spotkały nas na Syberii, subskrybuj kanał universalsurvival.pl. На берег Катюша, на высокой, на берег круг.